ja cyula. Nie spać, nie zamulać. Mnie stać, co się bujam. Taczkę se kulam. Jedzie se fura. Siemanko, z tej strony Kysys, a wy oglądacie kolejny odcinek Rap Celownika. W dzisiejszym odcinku Rap Celownika pogadamy sobie o płycie Tedego i Sermicha, czyli Casablanca wersji Real. Premiera wersji Real, czyli 20 wszystkich kawałków pochodzących z tego projektu, ma premierę właśnie dzisiaj, czyli 18 czerwca 2021 roku. Wydana została przez wytwórnię Wielkie Yo NWJ, czyli TD Enterprise, w dystrybucji Asphalt Distro, czyli Asphalt Records, dystrybuował tą płytę na cały kraj. 22 marca premierę miała pierwsza połowa płyty Casablanca, czyli Casablanca w wersji digital, która trafiła na wszystkie serwisy cyfrowo-streamingowe, czyli ta połowa 10 tracków tej płyty właściwej Casablanki wtedy było do odsłuchu. Wtedy też pojawiły się pierwsze single promujące to wydawnictwo. Promowały tą płytę takie single jak DWWA20, Heisman, czy też Kto z kim gra, oraz Jacula. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część płyty, tych 10 tracków w wersji digital, to mogę śmiało powiedzieć, że wtedy moimi największymi faworytami dwa single, czyli DWWA20 i Heisman, bo wtedy powrócił w staroszkolnym stylu, w starej konwencji. Zostało to przyjęte dużymi propsami, jeśli chodzi o te single, że bez udziwnień, bez jakichś tam modulacji i jakichś tam eksperymentów flow, TD właśnie zaczął to nagrywać. Kto z kim gra na drillowym bicie, no to zależy. Mi nie siadł ten singiel, ale po paru odsłuchach, no refren może się po prostu wkręcić, że tak powiem. Jacula, uwielbiam Tedego w takiej konwencji właśnie, takiej leniwej, takiej właśnie wychillowanym klimacie. Jaca wchodzi wtedy jak złote i Jacula po prostu. Dla mnie to był highlight, po prostu najlepszy moment tej części płyty. Co nastąpiło przed wyjściem pełnoprawnej płyty Casablanca Real? No płytę promowało parę singlów, w tym na pewno Schlaufen, Leć ze mną, czy też Więcej, czyli jedyny utwór z gośćmi. A tymi gośćmi była ekipa Fresh and Dope, czyli Wattstoja, Trillperm, czy też Tony Yoru, a także DJ Maku dołożył swoje 3 grosze w postaci katów i skreczy w tym tracku. Projekt Casablanca bardzo przypomina mi klimatem Carmageddon. Też to był taki album, gdzie była taka mieszanka styli, było troszkę klasycznych brzmień. Było też tych oczywiście nowocześniejszych, jakieś tam trapy, mumble i te sprawy na Carmageddonie. TD i Sermich to opowiadali sobie o płycie Casablanca, że to po prostu opis wydarzeń prywatnych i zawodowych, które miały miejsce w pandemicznym roku 2020. Po prostu jakby taki pogoń za nowymi pomysłami, jakiś tam restart współpracy, restart jakiś tam burza mózgów artystyczna w poszukiwaniu czystego hip-hopu, czyli na nowo, w jakiejś konwencji tam na nowo. Czyli to wyszło tak, że jest mieszanka starej stylistyki z nową stylistyką. Ja mam swoich 3 faworytów na tej płycie. 3 faworytów, których po prostu mogę śmiało powiedzieć, że to są dla mnie highlights tej płyty. To oczywiście 3 numery, które mnie rozpierdoliły. To oczywiście Drive na pierwszym miejscu. Kawałek chillowy. Oczywiście O jeździe w furze. Dalej oczywiście Jacula. Niekwestionowany banger i najlepszy kawałek dla mnie na tej płycie. Trzecim kawałkiem, który zrobił na mnie wrażenie. Trzecia część PLN-ów z gościnnym udziałem Setki w refrenie. Też bardzo fajny
chillowy track w takiej konwencji TD ma dla mnie dużego propsa. Lubię właśnie słuchać go w takiej konwencji. Refleksje, wspominki i takie tam. W mojej wersji Casablanca i moje 10 najlepszych numerów z tej płyty to Classic Benz, jeden z lepszych bangerów na tej płycie. Mi od razu siadł i naprawdę zostawiam props dla tego numeru. Heisman, czyli drugi single promujący to wydawnictwo w klasycznym stylu. Fajnie wkręcający się refren, po prostu siadł mi ten numer i to jest naprawdę mocna pozycja z tej płyty. Trzecim numerem, Taka Smutna, TD opisujący opustoszałą Warszawę. Fajne zwroty TD'ego, chociaż nie do końca mi przypasował refren. Numerem 4, który by się znalazł, to by był niekwestionowany banger i top tego albumu dla mnie, czyli Jacula. Więcej nie muszę dodawać, że westowy klimat, syntezatory, chill, vibe. Kolejnym numerem, który bym tutaj wrzucił do tej tracklisty, to jest Drive. Drive to też z tych fajnych numerów, tych takich z fajnym vibe'em, takich chillowych. Po prostu numer, jak jeżdżę sobie furą po prostu. Kolejnym numerem, banger Overflexin. Tutaj no, jest to po prostu fajny, mocarny, bujający banger. No cóż to więcej dodać. DWWA 20, bardzo fajny numer. No, opisujący no, krajobraz Polski w czasie pandemicznym i oczywiście hejty na władzę w pewnym klimacie TD'ego, nie? Na props to jest oczywiście trzecia część PLN-ów z fajnym refrenem nagranym przez Setkę. TD w konwencji oczywiście takiej no, spokojniejszej, takiej stonowanej, wychillowanej, rozkminkowej gdzieś tam, no to jest to, co też lubię u Jacka i takie numery zawsze będą miały u mnie propsa. Kolejny numer, który mi się spodobał z tej płyty, to jest Więcej, no. Jeden z najnowszych singli promujących to wydawnictwo. Jedyny numer z rapowymi gościami na tej płycie, czyli z ekipą Fresh and Dope. Przepotężny banger w klasycznej konwencji. Tu Heisman Bizdo, Casablanca, hajs na czysto, jace banga, ty czas na istąd, co się pytasz, wypad wolnych miejsc. Na koniec celebrować sukces. No numer idealny taki jakby na zakończenie tej płyty. Premiera Casablanki zbiegła się z 6. rocznicą Vanilla Heist. Czyli po prostu piękna data, ten 18 czerwca. Co do rapu TD'ego i tekstów na tej płycie, no to oczywiście jeśli chodzi o rapsy, teksty, no to tutaj nie ma jakiejś większej wczutki w jego teksty. I zarapowane jest to bardzo poprawnie. Ja rap TD'ego szanuję od lat i dużo, dużo wydał już tych płyt, dużo projektów miał. Jest to fajnie zarapowane. Ja nie, ze swojej strony nie mogę się do niczego przyczepić, jeśli chodzi o kwestie techniki, nawiki, flow. Tekstowo typowy TD, no. Jest trochę powagi, jest trochę refleksji, jest trochę no, mocniejszych linijek. Jest oczywiście gdzieś tam ta doza beki. Robi ten rap bez wczuty, na luzaku, z wielką dozą humoru. To cechuje te płyty TD'ego, nie? Że są takie właśnie bezkompromisowe. Nie ma jakiejś tam dosadnej wczuty, że musi być ten gdzieś tam ten przekaz ukryty czy coś takiego, nie? Jeśli chodzi o bity Sermicha, no to Sermich oczywiście jak zwykle stanął na wysokości zadania, bo TD dostaje jak zwykle mocne bity i tutaj też takie są one zróżnicowane, są i klasyczne brzmienia i są te nowe brzmienia. Są trapy, są jakieś old school,
Jest nawet drillowy, kto z kim gra. Także każdy coś tam znajdzie dla siebie. Ja oczywiście Tedego bardziej wolę w tej konwencji klasycznej. Tak na koniec podsumowując jeszcze tą płytę Casablanca od Tedego i Sermicha, no to ta pozycja, no nie, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to w 100% płyta, która rozpierdoli rynek w tym roku, bo tak nie jest i tak nie będzie. Na pewno będzie dużo krytycznych opinii, że no po prostu kolejna gdzieś tam bezbarwna płyta Tedego. Nie będzie jakoś tam super brana pod uwagę w rankingach na najlepszą płytę tego roku, bo tak naprawdę nie będzie. Dla mnie to jest poprawna płyta. Tak jak powtarzałem, mam na niej zdanie pół na pół. Pół tracków jest dla mnie jak najbardziej ok, a pół tracków bym po prostu wyjebał, bo mi się nie podoba, nie? Albo są po prostu słabe, albo przeciętne. Nie mówię, że są strasznie chujowe, no tylko po prostu, no nie siadają gdzieś tam, nie? Ogólnie no płyta, no nie, jest nierówna, ale rapowo-tekstowo jest jak najbardziej okej. Nie ma się gdzieś tam co przerzucić, tylko po prostu gdzieś tam ten klimat tych bitów, czy konwencja rapowania, czy tematyka gdzieś tam, no nie może siadać. No po prostu jest tak, że numery niektóre nie siadają. Patrzy to z perspektywy wszystkiego, wszystkich jakichś tam kryterii, nie jest tylko zapatrzony w jakieś psychofaństwo, to wie o co chodzi, że nie można być bezkrytycznym co do całości albumu, że po prostu płyta jest stricte top, top, top i ja ze swojej strony, no polecam się zapoznać z tą płytą, wyrobić sobie o niej własne zdanie, bo po prostu każdy pewnie będzie miał inne odczucia co do tego albumu. Jeden powie, że po prostu to jest asłuchalne gówno i Tede jak zwykle się już dawno skończył i płyta bez historii. Drugi się zajara w chuj, bo dawno nie słyszał po prostu takiej płyty, że po prostu mu się jej dobrze słucha. A co ci po prostu znajdzie tak jak ja parę tracków, do których będzie wracał, parę innych wypierdoli z tej tracklisty i nie będzie do nich wracał, nie? Powiedz, kto z kim gra? Szaro, tu jest jakoś. Jeżeli ci się podobała ta recenzja płyty Casablanca, Tedego i Sermicha, to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, a my widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach Rap Celownika na kanale Kysys TV. Cześć, pozdrawiam. Te problemy, ty znasz je. Pierdolone PLN, skąd tracie? Hajs, obligacje i akcje. Pierdolone.